dnia z tego znanego nam człowieka i powierzcie mu, nauczyciel mówi, Pan swój jest blisko ciebie, chcę chronić pasmę swoimi uczniami. Uczniowie uczynili, jak im polecił Jezus i przygotowali pasmę. A gdy umieli, Jezus wziął chleb, odmówił przy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc, pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która będzie wylana na opuszczenie grzechu. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego grzechu. Że przez chrzest cała nasza istota została głęboko przemieniona, ponieważ została przyprawiona nowym życiem pochodzącym od Chrystusa. Solą, dzięki której tożsamość chrześcijańska nie traci swojej natury, nawet w środowisku mocno zlaicyzowanym jest łaska chrztu, która nas odrodziła i sprawiła, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Bez nas, chrześcijan, bez nas, którzy wyznajemy wiarę w żywego, prawdziwego Chrystusa, świat byłby i będzie jałowy, a życie pozbawione smaku, tak jak chleb bez soli. Panie Jezu, jesteśmy Ci wdzięczni za Twoją obecność pośród nas w Eucharystii. Wyrażamy to słowami, dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że mówisz do nas, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Za to, że ciało Twoje jest prawdziwym pokarmem, a krew Twoja napojem duchowym. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Twoje ciało i krew. Święty, mocny, Święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie, Pan z wami i z Duchem Twoim. Módlmy się, Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś jednorodzonego Syna Twojego, najwyższym i wiecznym kapłanem, Jego mieszkańców i ich warsztaty pracy, a także role i urodzaje ziemskie. Mm-hmm.